Jak powstaje chleb. Wielka przygoda ziarenka pszenicy. Cześć. Dziś zabieram was na wyjątkową podróż, która odkryje tajemnicę jednego z naszych codziennych bohaterów. Chleba. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak powstaje chleb, który jemy na śniadanie czy kolację? No to zaczynamy naszą przygodę. Krok pierwszy. Ziarenka na polu. Wszystko zaczyna się od małych ziarenek pszenicy, które rolnik wysiewa na swoim polu. Właśnie z tych ziarenek powstanie mąka, z której będziemy piec chleb. W ciągu kilku miesięcy, pod wpływem słońca i deszczu, ziarenka rosną, aż stają się wysokimi kłosami pszenicy. Krok drugi. Zbieranie plonów. Gdy nadejdzie lato, a kłosy pszenicy są już dojrzałe i złote, rolnik przyjeżdża swoim wielkim kombajnem, żeby je zebrać. Kombajn to maszyna, która obcina kłosy i oddziela ziarenka od reszty rośliny. Ziarenka są przechowywane, a reszta rośliny zostaje na polu, gdzie będzie służyć jako pokarm dla zwierząt. Krok trzeci. Od ziarenka do mąki. Po zebraniu ziarenka trafiają do młyna, wielkiego budynku z ogromnymi maszynami. W młynie ziarna są mielone, aż zamienią się w drobny proszek. Ten proszek to mąka, która trafia do piekarni, aby stać się pysznym chlebem. Krok czwarty: Magiczne składniki. W piekarni piekarz dodaje do mąki kilka ważnych składników: wodę, sól i drożdże. Drożdże to mikroskopijne grzybki, które sprawiają, że ciasto rośnie i staje się puszyste. Kiedy wszystko jest ze sobą wymieszane, powstaje ciasto. Krok piąty Czas na odpoczynek. Teraz ciasto musi odpocząć. Podczas tego odpoczynku drożdże pracują zjadając cukier z mąki i wytwarzając bąbelki gazu, które powodują, że ciasto rośnie. To dlatego chleb jest taki puszysty. Krok szósty. Do pieca. Gdy ciasto jest już gotowe, piekarz formuje z niego bochenki chleba i wkłada do gorącego pieca. W piecu pod wpływem wysokiej temperatury ciasto piecze się, aż powstaje złoty i chrupiący chleb. Krok siódmy. Pyszny chleb. Po upieczeniu chleb musi jeszcze trochę ostygnąć, zanim trafi do sklepów. A potem ląduje na naszych stołach, gdzie może stać się częścią pysznej kanapki z masłem i dżemem albo tostem z serem. Czyż nie jest niesamowite, jak wiele pracy i czasu potrzeba, aby stworzyć bochenek chleba? Teraz, kiedy już znasz tę historię, pomyśl o niej za każdym razem, kiedy jesz kromkę chleba. Bo chleb to prawdziwa codzienna magia. Chleb jest nie tylko pyszny, ale też pełen niesamowitych faktów. Oto kilka ciekawostek, które mogą Was zainteresować. 1. Dawno, dawno temu. Ludzie piekli chleb od tysięcy lat. Pierwszy chleb był upieczony już około 10 tysięcy lat temu. To była prawdziwa rewolucja, która zmieniła sposób, w jaki ludzie jedli i żyli. 2. Chleb bez pieca. Pierwszy chleb był pieczony na gorących kamieniach, a nie w piecu. Takie płaskie chleby, zwane plackami, są nadal popularne w niektórych krajach. 3. Drożdże Nasi mali pomocnicy. Drożdże, które pomagają nam piec chleb, są rodzajem grzybów. Tak, to prawda. Są tak małe, że nie możemy ich zobaczyć gołym okiem, ale bez nich nasz chleb nie byłby taki puszysty i lekki. 4. Cudowne bąbelki. Kiedy pieczemy chleb, drożdże tworzą bąbelki gazu. Te bąbelki zostają uwięzione w cieście, co powoduje, że chleb rośnie i staje się puszysty. Kiedy patrzysz na kromkę chleba, te małe dziurki, które widzisz, to miejsca, gdzie były bąbelki. 5. Chleb na całym świecie. Chleb jest jednym z najbardziej uniwersalnych pokarmów. Praktycznie we wszystkich kulturach na świecie ludzie jedzą jakąś formę chleba, choć może on wyglądać i smakować inaczej. 6. Różne smaki. Chleb może mieć wiele różnych smaków, w zależności od tego, jakie składniki dodamy do ciasta. Chleb może być słodki, jak chleb bananowy, lub pikantny, jak chleb z papryką i serem. Możliwości są nieskończone. Chleb to naprawdę fascynujący temat. Kto by pomyślał, że coś tak codziennego jak chleb może kryć w sobie tyle niesamowitych tajemnic.